Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i oczywiście zapraszam Was na nowy film. Kochani, mamy godzinę za 15:07. Ja wstałam wcześniej, jeszcze mam taki zachrypnięty głos, serdecznie Was za to przepraszam, ale ja jak wstaję z rana, to mam, powiem Wam, taki jeszcze nieraz taką chrypę na głosie, więc w ciągu dnia mi się to unormuje i zejdzie ta chrypa. A dlaczego tak wcześnie wstałam? Jak widzicie, już jestem gotowa, bo jadę na badania krwi. Ostatnio byłam z mężem u lekarza, mąż miał taką wizytę kontrolną i pomyślałam, kurczę, a kiedy ja byłam ze swoim badaniem krwi, kiedy ja się badałam na moją tarczycę? I słuchajcie, zadzwoniłam, żeby umówić wizytę, niestety lekarz był niedostępny w tym dniu, ale pani doktor do mnie oddzwoniła i zapytałam się jej, jak to wygląda u mnie ta sytuacja z moim badaniem krwi. Wyobraźcie sobie, że 2 lata temu robiłam badanie krwi na tarczycę, więc pani doktor od razu mnie zapisała na nowe badanie. Była pandemia, słuchajcie, wtedy była taka sytuacja w szpitalach dziwna, więc jakoś mi to też tak wyszło z głowy. Leki biorę cały czas mam je przepisane, czyli one są już przepisane do końca życia, ja je tylko zamawiam i jadę odebrać do apteki, ale ciekawa jestem, jak wyglądają moje badania, bo powiem Wam, że ostatnio coś się zaczęłam czuć taka troszkę inaczej, może nie źle, ale taka jakaś jestem ospała, nie wiem, może to też jest przesilenie zimowe, może budzę się ze snu na wiosnę, ale chcę sobie zrobić te badania, bo wolę być, słuchajcie, pewna, jak jest i czy biorę dobrą dawkę leków, czy nie muszę je zmniejszyć, czy nie muszę je zwiększyć, na pewno pani doktor mi to powie, więc jadę zrobić tylko badanie krwi robię u nas w szpitalu, później oni przesyłają właśnie wyniki do mojej pani doktor i ona mnie telefonicznie informuje, co jest z moją tarczycą, czy jest ok, czy właśnie tabletki muszę zmienić, chociaż nie chciałabym zmieniać tabletek na, bo ja biorę Levaxin, a jest też tutaj Euthyrox, tak jak w Polsce, i ten Euthyrox brałam na początku i nie za bardzo. Levaxin jest ok, dobrze się po nim czuję, więc wolałabym zostać przy nim, tylko może być tak, że po prostu albo zmniejszymy dawkę, albo będziemy musiały ją zwiększyć. Nie wiem, jak to będzie, mam nadzieję, że zostanę przy tym samym, że wszystko będzie ok, że to tylko moje takie dziwne spostrzeżenia w moim organizmie, tak jak powiedziałam, może właśnie jest to zimowy sen i budzę się z niego, bo powiem Wam, że jestem ospała, zmęczona, nic mi się nie chce nieraz. No, także tak, kochani, także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie, więc za chwilkę wychodzę z domu, jeszcze dzisiaj muszę zajechać do urzędu jednego, pobrać tam, muszę taki, potrzebuję jeden papier, więc nie wiem, od której tam jest czynne, ale wydaje mi się, że jak zrobię badanie krwi, to już będzie czynne. Do Kronana nie zajadę, bo Kronan mamy czynny chyba od 10, więc jest to za wcześnie, żeby jechać do Kronana. Piekarnia chyba też. No, także chyba tylko pojadę, zrobię badania i wrócę, zrobię sobie śniadanko i zrobię sobie kaweczkę i jeszcze się do Was poodzywam. Mam pewne, słuchajcie, mam pewną anegdotę Wam do opowiedzenia na temat zmiany czasu, anegdotę, sytuację, która się wydarzyła. Jest to bardzo śmieszna sytuacja, więc pomyślałam, że się z Wami z tym podzielę, bo jak wiem, mieliście zmianę czasu w Polsce. Ja powiem Wam, że też tą zmianę odczułam z tego względu, że wrzucam filmy w sobotę i w środę, jak wiecie. W środę ten czas jest taki ok, chociaż też go odczuwam. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Bo w sobotę wrzucam filmy na godzinę 10 polskiego czasu i między Polską a Islandią jest 2 godziny różnicy. I jak wiecie, ja zawsze Was informuję na moim Instastory, że ten film wszedł i staram się zawsze wrzucać
w danej godzinie, w której wchodzi mój film na kanał. Więc jak było przed zmianą czasu, ja miałam godzinę różnicy, więc o 9 dla mnie nie było problemu, słuchajcie, wrzucić Wam informację, że o 10 jest film, pojawia się film na moim kanale. Ale teraz już jest godzina 8, więc muszę sobie, słuchajcie, w wolne dni, jak jestem na wolnym, nastawiać budzik na godzinę 8, żeby Wam wrzucić informację na Instastory, że wszedł mój nowy film. Nieraz się spóźniam. Zdarza się, że się spóźniam, ale no po prostu jak mi się przyśnie, a budzika zapomnę nastawić, to tak nieraz bywa. Więc tak to właśnie wygląda z tą zmianą czasu, tak na mnie działa. Tak samo jak jestem, słuchajcie, w pracy, ja pracuję do godziny 16, więc jak były filmy na godzinę 18, to miałam 2 godziny, żeby jeszcze coś tam, wiecie, popoprawiać albo coś dopisać w opisie filmu. Jak wracałam do domu, to miałam jeszcze godzinkę na to, a teraz już nie mam nic, żadnego takiego czasu, żeby coś popoprawiać, bo wracam do domu i już mój film jest na kanale, więc tak to u mnie bywa, ale ta anegdota, o której Wam mówiłam, ten dziwny przypadek, śmieszny przypadek, który mi się wydarzył tutaj na Islandii z powodu właśnie zmiany czasu, to opowiem Wam, jak wrócę, bo powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo śmieszna sytuacja, o, może nie anegdota, o, śmieszna sytuacja, która mi się wydarzyła, I do dziś śmieję się z tego. Także kochani, jadę robić badania krwi, wracam i do Was się odzywam już po powrocie z kaweczką, na pewno z kaweczką, bo powiem Wam, że teraz mi się chce kawy, ale jadę robić badania na czczo, więc ani kaweczka, ani nic do jedzenia nie wjechało, ale wjedzie, jak już wrócę do domu. I przyjechałam już pod szpital, jeszcze mam 5 minut, ale podejdę tam, bo nie wiem, czy muszę coś wypełniać, ale chyba raczej nie, tylko biorę numerek i czekam. I mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie szybko. Ja powiem Wam, nie mam problemu z pobieraniem krwi, gorzej mój mąż, u niego, żeby znaleźć żyłę, to no, bywało, że 4 osoby próbowały i był tak biedny, pokuty przed operacją, że no... No pamiętam. Teraz ostatnio też robił badania krwi i właśnie przyjechał tutaj do naszej, tutaj można powiedzieć, przychodni, gdzie pobierają krew. I pan za pierwszym razem się wkuł i nie było problemu. Także mam nadzieję, że będzie też ten pan i u mnie też pójdzie to szybciutko. Więc kochani, zakładam maseczkę, bo jeszcze do szpitali, do lekarza maseczkę musimy mieć już w sklepach. Pracy nigdzie nie musimy mieć maseczek, tylko właśnie wizyta u lekarza. Nie wiem jak u fryzjera, chociaż na razie się jeszcze nie wybieram, więc nie wiem jak to jest u fryzjera, ale właśnie na takie badania maseczkę musimy iść mieć. Dobra, kochani, idę, która jest jeszcze 4 minuty, ale idę, pobiorę numerek, może już wejdę bez kolejki. Jestem już w środku, czekam, żeby mnie poprosili i zobaczcie. Nie ma nikogo. My tutaj jesteśmy umawiani na dany czas, na daną godzinę konkretnie, więc dlatego nie ma nikogo. Wcześniej po prostu się przychodziło, robiło się badanie krwi, o której się chciało. Tylko trzeba było mieć zgłoszenie od lekarza. A teraz jak moja pani doktor pytała, na którą godzinę bym chciała, no to właśnie ona ustalała, na którą godzinę ja mam przyjść. I wróciłam już do domu. Po drodze miałam polski sklep, jak wiecie, byłam w urzędzie naszym, żeby pobrać pewien papier i zajechałam jeszcze po drodze też do piekarni, więc w piekarni wzięłam mąkę brojt, bo będę robić kapuśniak, to pomyślałam, że właśnie dobrze mieć do tego chlebek, jeśli mąż będzie chciał, a w polskim sklepie wzięłam, bo chyba była dostawa, wzięłam kefir, jakoś mi się zachciało, tak to jest, na głodnego robiłam zakupy, ale za dużo na szczęście nie kupiłam. Wzięłam tutaj 2 mleka do kawy, nie wiem, ostatnio mąż był w polskim sklepie, nie wiem czy kupił, jak kupił to zapas, może być, słuchajcie, to jest termin ważności do lipca, więc nie ma problemu. Wzięłam, bo pojawił się twaróg, on jest z datą do, dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy 4, więc on jest do 7, więc zaraz zrobię na pewno twaróg taki, wiecie, ze szczypiorkiem, właśnie kupiłam szczypiorek i mam tutaj rzodkiewkę od Natalii, bo Natalia kupiła
taką dużą paczkę rzodkiewki w kostko, więc mówi, masz tutaj sobie weź, będziesz miała. Dokupiłam świeżą miętę i jeszcze skusiłam się w polskim sklepie na Pawełka Tofi. Najbardziej lubię te. A świeżą miętę kupiłam w Kronanie, bo szczypiorek właśnie i świeżą miętę musiałam kupić w Kronanie, bo szczypiorku nie było w polskim sklepie, a Kronan mam naprzeciwko, więc tak. No, a co do Pawełka, to ja lubię właśnie te Tofi. Mąż ostatnio kupił mi o smaku śmietanki chyba? Nie mój smak. Jeżeli sięgam po takiego Pawełka, to głównie jest to właśnie Tofi, więc były. Także na czarną godzinę, wiecie, te dni często jak się zbliżają, to właśnie zaspokajam się takim Pawełkiem. Kiedyś była chałwa, a teraz wystarczy mi taki Pawełek. Dobrze, chowam wszystko do lodówki, robię kawę i za chwilkę się do Was odzywam. I kaweczka zrobiona moim ulubionym, chyba najbardziej ulubionym kubku z Home & You. Mam ten i ten różowy i jakoś w nich najbardziej lubię pić kawę, bo w tym kubeczku tej kawy mieści się dużo. A wiecie, ja lubię kaweczkę, więc kto pije kawkę, to na zdrówko. I powiem Wam, że wszystko sobie dzisiaj pozałatwiałam. Także jestem zadowolona. Mamy piękną, słoneczną pogodę. Naprawdę wyszło słońce, ale żeby sobie pójść, pochodzić, trzeba się jeszcze ubrać ciepło, bo jest taki mroźny wiaterek, ale jest bardzo przyjemnie. Ja powiem Wam, autem pojechałam, o właśnie, badanie krwi. Pojechałam autem na badanie krwi, bo szpital mam troszkę dalej od siebie. Ach, muszę ściągnąć, no i siniaczek jest. Ale powiem Wam, zobaczcie, o może widać, tutaj jest tylko taki mały siniaczek, ale pani bardzo fajnie to zrobiła, że nie rozlał się mocno, bo nieraz, słuchajcie, tak mi się rozleje. No, także szpital mam troszkę od siebie, więc podjechałam autem. No, ale żeby tak się przejść, to trzeba się cieplej ubrać. No i jeszcze jest chłodnawo, ale już jest przyjemnie. Ja widziałam, że wy w Polsce na 1 kwietnia mieliście śnieg i każdy wysyłał na Insta Story, czy nawet na Snapchacie mam znajomych, każdy wysyłał filmiki czy zdjęcia. Czy to jest prima aprilis? O co chodzi, że śnieg? I widziałam, że naprawdę tego śniegu mało nie spadło, że mieliście tego śniegu troszkę, więc no, ale jak nie mieliście zimy, to teraz poczuliście, bo u mnie zima na Islandii była naprawdę bardzo śnieżna i ja tą zimę odczuwam co roku, więc nie narzekam na brak śniegu. Także u mnie na szczęście już tego śniegu nie ma. I mam nadzieję, że już go też nie będzie. Niech te zimne dni odchodzą w inne kraje, niech sobie tutaj zaczyna się robić ciepło. I kochani, ja już się przebrałam, wzięłam moje resztę kawy tutaj do kuchni. Już mocno stygnie, więc chcę ją dopić. Mam już przygotowany termomix, no bo muszę wziąć się za gotowanie. No mam wczesną godzinę, bo mam dopiero godzinę pierwszą, więc no dzisiaj powiem Wam, fajnie sobie zorganizowałam ten czas. I tak, jednak tak jak się mówi, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, to jest prawda, bo jak wstaniemy rano wcześnie i zorganizujemy sobie cały dzień, to powiem Wam, że mamy tego czasu. Ja byłam, słuchajcie, zrobić badanie krwi, byłam w kilku sklepach, byłam jeszcze, zajechałam na chwilę do Kronana po szczypiorek, po miętę, spokojnie sobie po nim pochodziłam, bo ludzi nie było, więc mogłam sobie zobaczyć, co ciekawego jest. Byłam w urzędzie, raczej w naszej ubezpieczalni takiej, tak, no tak, ubezpieczalni. Co jeszcze? Byłam u mojej wnusi, posiedziałam na kawce z Natalią z dobrą godzinę, jak nie więcej. I powiem Wam, że no, fajnie czas zleciał, a jest dopiero pierwsza. Mąż będzie po 4 z pracy, więc ja będę miała obiad gotowy. Mieszkanko mam wysprzątane, bo mój małżonek wczoraj wszystko zrobił. Ja byłam wczoraj w pracy, mąż miał wolne i słuchajcie, wszystko zrobił. Poodkurzał, posprzątał łazienkę, pomył podłogi. Ze świeczką szukać. No, dobra. Ja biorę się teraz za kapuśniak.
Mam nadzieję, że wyjdzie. W przepisie jest 150 g kapusty kiszonej, 80 g cebuli, ząbek czosnku, 20 g oliwy z oliwek, 100 g białej kapusty pokrojonej na kawałki, 60 g marchewki, 700 g wody, 1-2 łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego lub wykonanego w termomiksie. Ja zawsze daję kostkę rosołową. Kostka bulionu warzywnego lub mięsnego, no to tutaj chyba pójdą dwie kostki, albo dam troszkę warzywka i kostkę. Wolę później doprawić niż przesolić, wiecie o co chodzi. 1,5 łyżeczki soli, ja nie będę dawać, 1,4 łyżeczki pieprzu czarnego mielonego, 3 ziarna angielskie, 2 liście laurowe suszone, 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego. Ja chyba się z tym, ja będę chyba dawać bez koncentratu, bo chcę taki, wiecie, zrobić prawdziwy kapuśniak bez pomidorów. I 150 g ziemniaków, 100-150 g kiełbasy pokrojonej w plasterki, ja mam boczek. 1 łyżeczka majeranku suszonego i 1-2 szczypty kminku. I tak wygląda przepis, bardzo prosty, więc zabieram się za moje gotowanie. Powiem Wam, że cieszę się, że mam tą maszynę, jestem z niej bardzo zadowolona, bo wiele osób mi pytało, czy jestem zadowolona z tego Thermomixa. Powiem Wam, że ja go kupiłam, zastanawiałam się dobre 4 lata nad nim, czy go kupić, i skusiło mnie kilka fajnych potraw, które smakowałam właśnie z Thermomixa i powiedziałam, nie, muszę go mieć. I teraz nie żałuję, bo powiem Wam, że on mi tyle rzeczy fajnych robi. Ja w międzyczasie mogę sobie zrobić coś innego, coś nawet posiedzieć, słuchajcie, podpoczywać, wypić kawkę, a on mi gotuje. Najczęściej tak nie jest, najczęściej czymś się zajmuję w międzyczasie. Albo dla Was nagrywam jakiś film, albo edytuję filmy, albo coś robię. Ale no nie muszę stać nad garem, tak? Tak jak to najczęściej robimy, tylko on mi robi, on mnie informuje, on mi dzwoni, że już coś się skończyło lub że trzeba coś dodać, więc rewelacja. Ja wiem, że Wy w Polsce macie dostęp do tych Thermomixów bez problemu i wiem, że też w Polsce można go kupić na raty, więc jeżeli się byście zastanawiały, czy warto, powiem Wam, że warto. Teraz jest Thermomix 6. Do kupienia, ja jeszcze kupiłam 5, ja go mam chyba już 3 lata lub 4, jakoś tak. Chyba, że przesadziłam, ale 3 lata chyba na pewno. I nie było jeszcze 6 tutaj na Islandii, ja go kupiłam tutaj na Islandii i powiem Wam, nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Sprawdza się świetnie. Teraz idą te dni cieplejsze, będzie kawunia mrożona z niego, jest rewelacyjna. Będzie z ogórka świeżego, taka zupka, na zimno można ją pić, na ciepło. No powiem Wam, rewelacja. Ja ją kiedyś chyba robiłam na moim kanale, na pewno gdzieś tam w moich tych vlogach znajdziecie, jak napiszecie zupka z Thermomixa ze świeżego ogórka, to powinno Wam u mnie wyskoczyć. Dobra, kochani, koniec gadania. Czas się zabrać za gotowanie, bo widzę, że minuty lecą, a ja gadam i później muszę ciąć. Dobra, biorę się za robotę i odzywam się do Was później. I kochani, nastawiłam zupkę, kapuśniaczek się gotuje. Mam nadzieję, że Wam odgłos Thermomixa nie przeszkadza. I pomyślałam, że teraz Wam powiem o tej śmiesznej sytuacji, jaka mi się przytrafiła, jak była zmiana czasu. Przytrafiło mi się to, słuchajcie, jakoś chyba 15 lat temu. Dobre 15 lat temu, jak przyjechałam na Islandię, miałam kiedyś taki, nie miałam iPhone'a, miałam inny telefon, w którym była opcja ustawienia na stałe zmiany czasu letniego i zimowego. I ja tą opcję miałam zawsze zaznaczoną, więc nie musiałam rano wstając, jak była zmiana czasu, przestawiać zegarka. I to było automatyczne takie ustawienie w telefonie. I słuchajcie, jest dzień, to był mój weekend pracujący, jest dzień z soboty na niedzielę, gdzie ja w niedzielę muszę iść do pracy. Mąż miał wtedy wolne, spał sobie smacznie, ja też sobie smacznie spałam. Słuchajcie, dzwoni do mnie, wtedy pracowałyśmy we dwie w weekendy, dzwoni do mnie moja koleżanka z pracy, która ze mną wtedy pracowała. I mówi, Agnes, a ty nie potrzebujesz dzisiaj wstać i przyjść do pracy? Ty dzisiaj nie pracujesz? Ja patrzę na zegarek, mówię, no pewnie, że pracuję, ale jeszcze mam czas. A no, Agnes, już jest
Myśmy wtedy miały być na wpół do ósmą, a już było przed ósmą. I zawsze pilnowałyśmy się, jedna do drugiej dzwoniła, bo musimy się na wpół do ósmą najpóźniej wbić na zegar, wiecie. No i że ja się nie wbiłam jeszcze, jeszcze mnie nie było, więc dlatego do mnie zadzwoniła. Słuchajcie, a u mnie właśnie przez to, że miałam w telefonie ustawioną zmianę czasu, to było z zimowego na letni. W Islandii nie zmieniamy w ogóle czasu, co mnie bardzo zaskoczyło, bo przecież Islandia też należy do Europy, chociaż nie jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy chyba tylko w Schengen i w NATO. I tutaj czas jest w ogóle niezmieniany. I słuchajcie, przyjeżdżam do pracy i zaczynam pytać mojej tej koleżanki i zaczynam jej mówić, słuchaj, no jak, no przecież jest zmiana czasu w całej Europie, to Islandia czas chyba zmieniła, że po prostu ja zaspałam, że mi się ten poprzestawiało. Ja byłam, słuchajcie, święcie przekonana, że Islandczycy też zmieniali czas, zapomniałam o tym, o tej opcji w moim telefonie, że on automatycznie mi ten czas zmienia. I tak zaczęłam jej mówić, że ona sama zgłupiała i sama zaczęła się zastanawiać, czy na Islandii również zmieniają czas. I byłyśmy wtedy na obiedzie w kuchni, na naszej głównej stołówce i zaczęła się pytać panów, którzy przyszli z danych działów na obiad, czy Islandia zmienia czas, a jeden mówi, wiesz, ja nie wiem. I tak, słuchajcie, wszyscy się drapali po głowie i się zastanawiali, czy Islandia zmienia czas. No tak ich wkręciłam, znaczy ja sama byłam wkręcona w to, no bo mój telefon po prostu mi zrobił psikusa. Później dopiero na drugi dzień się zorientowałam, że to był problem w moim telefonie. Powiedziałam o tym tej mojej koleżance, jak się śmiałyśmy. Ona mówi, no widzisz, Agnes, a my byśmy wszystkich wkręciły w to, że na Islandii też się zmienia czas i wszyscy by nam uwierzyli i by dopiero się zastanawiali. Także miałam taką śmieszną sytuację. Powiem wam, że do dziś ją pamiętam. Teraz w iPhone'ach jest całkowicie już inne, są inne ustawienia, więc tym się nie martwię, ale powiem wam, że tak, taką sytuację śmieszną miałam, że mój telefon właśnie w nocy przestawił sam sobie czas do tyłu, więc no, tak jak teraz mamy 2 godziny różnicy między Polską a Islandią, u mnie teraz jest godzina tutaj 14, a w Polsce już jest 16, więc wtedy też była taka sytuacja właśnie tej zmiany zimowego czasu na letni. Ale powiem wam, że w Stanach też jest zmiana czasu, co mnie bardzo zaskoczyło, bo zawsze będąc w Polsce wiedziałam, że między Polską a Stanami jest 6 godzin różnicy i ta 6-godzinna różnica zawsze była, czy zimą, czy latem, bo jak tato do mnie dzwonił, jak byłam w Polsce, to się go pytałam, tato, a którą wy macie godzinę? Tato na przykład mówił 12, a u nas była 6 rano na przykład. Czy tato mówił u niego 18, a u mnie była 12. I zawsze tak było, ale dlaczego? Dlatego, że Polska też zmieniała czas, więc jak Stany zmieniały czas, Polska zmieniała czas, to zawsze ta różnica była 6-godzinna. Zwróciłam na to uwagę po pierwszym moim przylocie do Stanów, jak przyleciałam z Islandii, że ten czas jest różny między Islandią a właśnie Stanami, bo Islandia nie zmienia czasu, w związku z czym latem między Islandią a Stanami jest 4 godziny, poczekajcie, sprawdzę, chyba tak, bo teraz nie pamiętam, zaraz zobaczę, która jest godzina w Stanach, już wam powiem. Tak, 10 jest teraz w Nowym Jorku, czyli ja mam 14, 13, 12, 11, 10, 4 godziny, a zimą jest 5 godzin różnicy między Islandią a Stanami. Dobrze policzyłam? 10, 11, 12, 1, 2, tak, 4 godziny. 4 godziny latem, 5 godzin zimą, dlatego, bo Islandia nie zmienia czasu. Także taka śmieszna sytuacja mi się przytrafiła. Dajcie znać, czy wyście mieli jakąś taką śmieszną sytuację związaną ze zmianą czasu. Powiem wam, że w Polsce nigdy nie miałam tego problemu. Cieszyłam się, że na przykład z letniego na zimowe pośpię dłużej, z zimowego na letni niestety trzeba było wstawać wcześniej, ha, tak, bo się chyba cofamy. Ja już nawet powiem wam, że teraz nie wiem jak dokładnie,
Chyba się cofamy z czasem. No ale zawsze było tak, że raz można sobie pospać dłużej, a raz niestety ten dzień zaczyna się wcześniej. Tak, teraz się chyba zaczyna wcześniej, więc trzeba było wstać. Ale tu powiem Wam, to dla mnie było odczuwane, jak mieszkałam w Polsce przez pierwsze 2 dni. Później już się mój organizm do tego przyzwyczajał, już tego nie odczuwałam. Wiem, że dużo osób ma tak, że przez tydzień nie może się tak, wiecie, pozbierać z tym czasem. Ale no... kwestia przyzwyczajenia się już do pewnych do tego systemu i już jest ok. Także powiem Wam, że fajnie by było, gdyby ten czas nie był w ogóle zmieniany, żeby zaprzestali z tą zmianą czasu w Europie i zostali przy jednym czasie. Już coś takiego słyszałam, że ma być, ale jakoś dalej robią tą zmianę czasu, dalej to jest, więc nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle to zmienią, ale fajnie by było, bo dla Was by było wygodniej. Ja powiem Wam szczerze, że tutaj na szczęście tej zmiany czasu nie ma i nie odczuwam tego w ogóle i fajnie, naprawdę fajnie, że mamy cały czas ten sam czas, nie musimy się martwić, że śpimy o godzinę dłużej czy o godzinę krócej. Rewelacja. To jest naprawdę świetna sprawa, że tu Islandia czasu nie zmienia. Dobrze, kochani. Ja na tą chwilę się rozłączam, wiem, że dużo będzie mojego gadania w tym filmie, więc rozłączam się na tą chwilę, czekam, aż mi się ugotuje moja zupa, przeleję ją do garnka, popróbuję, na pewno będę musiała coś dodać od siebie, poprzyprawiać, no i przyjdę do Was już z takim posmakowaniem tej zupy. Pierwszy raz robię kapuśniak w Thermomixie, robiłam kilka razy grochową, polecam, grochowa rewelacja, polecam również tajską z kurczakiem, też pyszna. No kilka zup robiłam, gulaszową, też pyszna, no tym razem zechciało mi się kapuśniaku, także będę później próbowała i dam Wam znać, jak smakuje ta zupa. I kochani, przyszłam jeszcze na chwilkę tutaj, jeszcze mam 5 minut tam gotowania zupy, więc pomyślałam, że jeszcze Wam o czymś powiem, bo zapomniałam o tym powiedzieć w zeszłym vlogu, a jest to dla mnie ważne. A o co chodzi? Chodzi o to, że primer i farba jeszcze nie zostały użyte. Wiem, że czekacie na ten film, bo obiecałam Wam, że będę nagrywać taki film, jak przemalowuję moje krzesła. Też chcę zrobić szafę, ale tym już się zajmie mąż. Ale jeszcze się tym nie zajęłam, gdyż doczytałam, że jak użyjemy primer, to musimy go pozostawić na 12 godzin. Więc potrzebuję na pomalowanie tych krzeseł 2 dni. I chciałabym to zrobić w 2 dni takiego mojego wolnego, żeby móc zrobić to rano, pomalować primerem, zostawić je sobie, niech sobie wyschną i na drugi dzień z rana pomalować farbą. Dlaczego rano? Bo chcę też nagrać dla Was taki film, bo wiem, że na niego czekacie i o taki film mnie też prosiłyście, bo jesteście ciekawe, jak ta metamorfoza wyjdzie. A z rana, wiadome, najlepsze jest światło. Widzicie, teraz mam jasno, więc fajnie jest nagrywać w ciągu dnia. Ja już mam prawie 3, więc zaraz mąż przyjdzie z pracy i no, będziemy gdzieś jechać, więc na dzisiaj nie mam czasu, żeby to nagrać, a jutro idę do pracy, w związku z czym potrzebuję 2 dni wolnego, ale obiecuję Wam, że jak tylko będę miała 2 dni wolne, zajmę się tymi krzesłami, bo mi też na tym zależy, już też chcę mieć to za sobą, bo no... jednak czasu to mi pochłonie. Po pierwsze malowanie, po drugie chcę to Wam nagrać, też muszę zrobić, wiecie, zobaczyć, jak kamerę ustawić, zrobić dobre ujęcia, więc to nie jest takie łatwe, bo jakbym miała tylko to przemalować i zrobić tak o dla siebie, to bym, wiecie, pach, pach, porobiła i nie zastanawiała się, że muszę wyjąć kamerę. Jednak jak chcę nagrać film i pokazać Wam to w tym filmie, jak ja je przemalowuję, no to wiadomo, człowiek też myśli, jak ustawić kamerę, żeby było dobre ujęcie, żeby było dobre światło. No, chyba doskonale mnie rozumiecie, co mam na myśli. Więc dlatego czekam na 2 wolne dni, które będę sama w domu, nie będzie mi tu nikt przeszkadzał, rozłożę sobie chyba tutaj u mnie w pokoju na podłodze folię i zajmę się przemalowywaniem tych krzeseł i wówczas ten film Wam nagram. Więc czekajcie, ten film na pewno będzie, bo jak widzicie, jeszcze nie jest ruszone i zobaczcie, wałeczki też jeszcze są pozamykane, także no, folia tutaj na wałeczkach, więc jeszcze nawet się za to nie wzięłam. I druga sprawa.
Ten wazonik, pamiętacie, kupiłam go w Ikei i to jest ten spray, którym chcę pomalować ten wazonik. To jest, będzie taki efekt, widzicie, efekt lustra, więc też na pewno nagram Wam osobny film, jak go przemalowuję. Na pewno nie będzie to we vlogu, bo chcę też takie filmy mieć, wiecie, osobno, żeby odsyłać Was na przykład, albo też, żeby łatwiej było na YouTube znaleźć właśnie takie filmy DIY, jak ja cokolwiek przerabiam, przemalowuję, a nie chcę tego pokazywać we vlogach, więc taki film również będzie, więc tym też się zajmę i pokażę Wam właśnie ten mój świecznik, który będę przerabiała, znaczy doklejała po prostu, więc Wam też to pokażę, więc to będzie w osobnym filmie, także widzicie, też jeszcze nie wzięłam się za to, no bo potrzebuję wolnego, takiego, wiecie, całodniowego odpoczynku, spokoju w domu, żeby to na spokojnie po prostu sobie zrobić. Ale obiecuję, będą te filmy, także nie zapomniałam i czekajcie, czekajcie cierpliwie. Ja na pewno je nagram. Dobrze, kochani, za chwilę mi się wyłączy zupa, bo patrzę na zegarek, tak, jeszcze minutka, więc za chwilę będziemy próbować naszego, znaczy mojego kapuśniaku. Znaczy ja będę próbowała, mam nadzieję, że wyszedł dobry, bo pachnie w całym domu. I zupa już jest przelana do garka. Wygląda, powiem Wam, bardzo apetycznie, jeśli ktoś lubi takie zupy. Pachnie mi tutaj tak kwaśną kapustą, że no jestem ciekawa jej smaku. Jadałam tutaj tylko i wyłącznie kiszoną kapustę, boczek, ziemniaki, marchewkę, cebulę, czosnek, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, o właśnie tutaj pływa. I chyba to wszystko. Tam wiadomo, przyprawy, ale no, jeszcze dodałam troszkę kminku, tak, i majeranku na sam koniec, jak tutaj przelałam do garnka, trochę wymieszałam, więc troszeczkę sobie naleję i spróbujemy. Powiem Wam, że jadłam kwaśnicę i bardzo mi smakowała, więc jestem ciekawa, bo podobnie pachnie. Ciekawa jestem tej zupy. Także nalewam sobie do miseczki tak troszeczkę, bo będę czekać na pewno na męża i powiem Wam, jaka jest w smaku. No dobrze, kochani, nalałam sobie tutaj troszkę tej zupy. Takie dwie chochelki. Bardzo gorąca. Kurczę, nie wiem, jak tą miseczkę złapać. Dobra, złapię tak, żeby mnie nie parzyło. Ale pachnie obłędnie. Pachnie tak jak prawdziwa kwaśnica, słuchajcie. Ciekawe, czy też tak smakuje. Może nawet i lepiej. Zobaczymy. Sprawdzimy. Bardzo gorąca. O kurde. Rewelacja. Słuchajcie, jak prawdziwa kwaśnica. Kwasowość tej zupy jest w punkt. Idealnie. Ja tutaj miałam całą paczuszkę tej islandzkiej kapusty kiszonej. Tam jest 500 gram. Odsączyłam, odcisnęłam z niej sok. Jej wyszło z samej kapusty 350 gram. I dałam to wszystko. W przepisie jest 150 gram kapusty kiszonej i 100 białej. Ja dałam tylko kiszoną i powiem Wam, że bardzo dobrze zrobiłam. Bardzo dobrze zrobiłam, bo jest tak fajnie kwaśna. Ja lubię kwaśne zupy, lubię ogórkową, lubię szczawiową. Szczawiowej dawno nie robiłam. I lubię taką właśnie... taki kapuśniaczek. Pycha. Wydaje mi się, że jak mąż wróci z pracy, to również będzie się nią zachwycał, bo mój mąż lubi też takie zupy. Także kochani, jeżeli zastanawialiście się, czy zrobić kapuśniak ten z przepisów w Thermomixie, który jest, i macie Thermomix, to Wam serdecznie polecam i polecam Wam, tak jak ja zrobiłam, dodać tylko kapusty kiszonej, jeśli lubicie taką kwaśną zupę. Jeśli nie, to sobie dodajcie tej białej. Tego przepisu Wam nie polecę, bo nie robiłam, ale tutaj jest rewelacja. Także za chwilkę dokończę tą swoją zupę, już nie czekam na męża, bo nawet jak Wam mówię, to zbiera mi się ślina w ustach, bo tak wyszła pyszna. Także kochani, mogę ją serdecznie Wam polecić. A ja będę już, kochani, zakończać tego vloga, bo wiem, że dużo materiału mi się na dzień dzisiejszy zebrało na tego vloga. Wiem, że troszkę się do Was też rozgadałam, patrzyłam na czas, to było po prawie 8 minut mojej rozmowy do Was, mojego mówienia, więc nie chcę, żeby ten vlog wyszedł głównie tylko taki gadany, więc
Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że ja się tak rozgaduję, ale też wiem, że lubicie takiej mojej rozmowy do Was też posłuchać, no bo jednak mówię do Was, tak? Nie mówię sama do siebie, też Wam coś opowiadam w tych moich vlogach, więc cieszę się, że przyjmujecie to z miłą chęcią, że przyjmujecie to z radością i że podobają Wam się te moje vlogi, także... Bardzo się z tego cieszę. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dziękuję za to, że poświęciliście swój czas na spędzenie go ze mną. My widzimy się już na pewno w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! When I blame you for the things that weigh me down.